Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon. Witam Was w kolejnym materiale unboxingowym z serii Bakugan Battle Planet na moim kanale. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kolejnemu przedstawicielowi piątej fali figurek, a mam tutaj na myśli Darkus Phaedrus, w wersji oczywiście Core, jak tutaj już widzicie. Jeszcze nie miałam okazji zdobyć tego Bakugana w wersji Ultra, niestety, ale to podejrzewam jest kwestią najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Generalnie Phaedrus posiadam już w Pyrusie, ponieważ ta wersja Pyrusowa szła z areną, którą już dużo wcześniej odpakowywałam na kanale. Teraz jednak wreszcie mam do czynienia z wersją Darkusową. Jeżeli chodzi tutaj o opakowanie, to Phaedrus jest tutaj w swojej natywnej domenie, to znaczy Darkusie. Jest to Bakugan należący do psa Fioruna w anime i generalnie rzecz biorąc całkiem nawet lubię tą postać. W sensie wydaje mi się taka całkiem dość wyważona. Z innych rzeczy dotyczących opakowania to tutaj już widzimy Bakugan, rdzenie, które idą z tym Bakuganem, a jest to magiczna tarcza i Helixa, czyli całkiem przyzwoite, myślę, combo. Magiczna tarcza zawsze jest fajnym bonusem. Jeżeli chodzi o Helixę, też się zdarzają całkiem niezłe rdzenie. No ale dobra, nie ma co dużo się rozgadywać tutaj o opakowaniu, bo nie ma nic szczególnego tak naprawdę. Za moment rozpakuję tego Bakugana, żebyśmy mogli przyjrzeć się jemu bliżej, a tymczasem w tym miejscu chciałabym zachęcić Was do pozostawienia łapek w górę pod tym materiałem, jeśli Wam się podoba, a także do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. Tymczasem rozpakujmy Phaedrus Core i zobaczmy, jak ona prezentuje się poza tym swoim opakowaniem. W porządku, udało się wszystko rozpakować w miarę szybko i sprawnie. Najpierw zobaczmy rdzenie, o których już mówiłam, czyli Helixa i magiczna tarcza. To są rdzenie, jakie idą z Phaedrus Core, więc zobaczmy, co one oferują. Na pierwszy rzut mamy magiczną tarczę i to jest plus 650 B-Power. Jest to baku rdzeń o oznaczeniu numer 40. Następny baku Core to jest Helixa i jest to dość ciekawy baku rdzeń, przyznam szczerze. Ma on oznaczenie 51 i efekt, jaki zapewnia ten rdzeń, to jest plus Shadow Strike. Innymi słowy, jego B-Power i punkty Damage nie mogą zostać zredukowane, co daje nam taką barierę przed atakami przeciwnika, które miałyby nam właśnie pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o nasze statystyki. Ciekawy rdzeń, naprawdę. Jeszcze takiego na pewno nie miałam. Nawet nie wiedziałam, że takie mogą być, szczerze mówiąc. Fajnie wiedzieć. Na pewno jest to dobry rdzeń. Znaczy, Shadow Strike jest jednym z bardziej sensownych efektów, jeżeli chodzi o te wszystkie, bo jest Shadow Strike, jest Double Strike i jest właśnie Shadow Strike. I wydaje mi się, że Shadow Strike jest chyba najlepszym z tych wszystkich efektów. No ale dobra, takie mamy rdzenie. Przejdźmy dalej tymczasem. Odłożę rdzenie po prostu gdzieś tutaj na bok, żeby nie przeszkadzały. O, niech będzie w ten sposób. A teraz zobaczmy karty, jakie idą z Darkus Phaedrus Core. Tu już niestety widzę, znowu nie uniknęliśmy popalowania karty. No jest niesamowicie wkurzające, kiedy otwiera się nowy zestaw, nowego Bakugana i karta jest pogięta. Irytujące, powiem szczerze. No ale dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Oto karta dla Darkus Phaedrus Core. No i teraz tak, generalnie rdzenie, które potrzebuje ten Bakugan, to magiczna tarcza i Helixa, o czym już mówiliśmy. Natomiast podstawowy poziom B-Power to 300 punktów oraz 5 punktów Damage. I generalnie to nie są złe statystyki. To znaczy B-Power jest trochę niskie, natomiast punkty Damage są na solidnym poziomie. Natomiast najistotniejsze tak naprawdę w tych wszystkich Bakuganach jest to, jakimi dysponują one ewolucjami. Jeżeli chodzi o Phaedrus Core z Darkusa, to ona dysponuje tutaj dwoma ewolucjami. Jedną trochę droższą i drugą trochę tańszą. Są to ewolucje Titan i Diamond. Ewolucja Diamond jest tą tańszą ewolucją, ponieważ kosztuje 4 karty energii i po ewolucji zapewnia 700 B-Power i 9 punktów Damage, co jest fajnym wynikiem. Natomiast patrząc na cenę, jaką trzeba zapłacić, to te 4 karty energii wydają się dość wygórowaną ceną, jak na zaledwie 700 B-Power mocy po ewolucji. No i dodatkowo nie ma żadnego efektu. Ani tutaj ta Phaedrus nie ma tutaj efektu w podstawowej wersji. No i Diamond także nie otrzymuje żadnego dodatkowego bonusu, więc trochę szkoda. Tymczasem jeżeli chodzi o jej drugą ewolucję, którą posiada, czyli ewolucję Titan, no to tutaj mamy już droższą ewolucję, która kosztuje nas 6 kart energii, co jest już sporo. Po ewolucji ten Bakugan otrzymuje
1100 power i 7 punktów damage. Więc jeżeli chodzi o punkty damage, to jest to niższy wskaźnik niż przy wersji Diamond, natomiast zdecydowanie wyższy jest pułap mocy B-Power. Tak więc innymi słowy, ewolucje dla tego Bakugana nie są zbyt imponującymi ewolucjami. Zresztą na tle innych wersji Phaedrus Core, Darkus Phaedrus nie wygląda zbyt imponująco niestety. Dużo lepsze są od niej wersje Pyrus, Chaos i Ventus. Szczególnie imponująca jest tutaj wersja Ventus. Natomiast tego, co nie można odmówić temu Bakuganowi, to na pewno designu tego projektu postaci. Phaedrus generalnie bardzo mi się podoba jako Bakugan. To jest takie nawiązanie do chińskiego smoka trochę. No i jest naprawdę fajnym Bakuganem. To znaczy jako charakter, jako postać, no szkoda, że jest drugoplanową postacią. No ale dobra, to by było wszystko na temat karty. Odłożę ją tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzała. Proszę bardzo. Mamy rdzenie, mamy kartę. To przyszła pora na Bakugana. I mamy tutaj Darkus Phaedrus Core. Nie przedłużając, odpakuję ją po prostu z tego plastikowego więzienia i zaraz przyjrzymy jej się z bliska. W porządku. Rozpakowaliśmy Phaedrus i cóż, tak jak mówiłam, posiadam już tego Bakugana w Pyrusie i to, co muszę przyznać, to fakt, że Phaedrus dużo lepiej prezentuje się tutaj, w tej swojej wersji Core, niż w swojej wersji Ultra. To znaczy, wersja Ultra jest fajna, natomiast jeżeli chodzi o to, jak postać jest podobna do swojego odpowiednika z anime, no to niestety Phaedrus Ultra, no nie za bardzo robi robotę. Dużo lepiej w tej kwestii sprawuje się tutaj Phaedrus w wersji Core. Jedyny minus jest taki, że tak naprawdę Phaedrus Core nie ma tutaj tych łapek tylnych wysuwanych. Myślę, że to by było dużo lepiej, gdyby te łapki jednak tutaj miała dodatkowo wysuwane, no ale nie można mieć wszystkiego najwyraźniej. Generalnie ta wersja bardziej mi się podoba niż wersja Ultra. Tutaj też od razu widzę, ma nadrukowane 300 B-Power. W dość głupim miejscu, no ale bywa. Pięknie wyrzeźbiony łeb. W porównaniu do Pandoxa z zeszłego odcinka, no to tutaj mamy naprawdę genialną robotę. Jest szczegółowo. Ma fajne odróżnienia tą fioletową farbą, zielone zęby, oczy. Naprawdę prezentuje się to fajnie. Te miniaturowe łapki, które są tutaj, te dziwne, w sumie nie wiem co to jest, ona ma na takich ramionach dziwne kolce, nie wiem do czego by to można porównać. Rzeźbienia nawiązujące do zdobień na szyi tego Bakugana. Tutaj i oczywiście zewnętrzna strona też ma lekkie rzeźbienia, które są dodatkowo podkreślone fioletową farbą. I jeszcze te miejsca, gdzie ona teoretycznie powinna mieć te tylne łapy, bo tutaj w okolicach tylnych łap też ma takie dziwne kolce. No i tutaj są, powiedzmy, że takie częściowe zdobienia, które mają, powiedzmy, imitować te łapy Phaedrus, przynajmniej tak bym to nazwała. Tu jeszcze oczywiście ogon. Podoba mi się, że zarówno tutaj te dwie części są na zewnątrz malowane, jak i tutaj w środku, co możecie zauważyć. Podkreśla to dodatkowo te wszystkie ładne zdobienia, które zostały wyrzeźbione w sylwetce Bakugana i nadaje takiego charakteru. Zdecydowanie Phaedrus Core Darkusa jest chyba najładniejszą Phaedrus Core, która została wydana w całej serii. Być może to przez wzgląd właśnie dlatego, że jest Darkusem, ale no po prostu mi się podoba jako tako. Piękne tutaj mówię, rzeźbienia nawet tutaj wewnątrz, jak widzicie, też są takie miniaturowe rzeźbienia, które nawiązują no do tej tutaj części na szyi i reszty sylwetki Bakugana. Dbałość o szczegóły jest tutaj naprawdę niesamowita. Będę zachwycać się na pewno tyłem bębem, bo jest uroczy i w porównaniu do wersji Ultra jest dużo lepiej po prostu zrobione. No ale dobra, generalnie to by było właściwie na tyle, co mogę powiedzieć o tym Bakuganie, bo właściwie już Phaedrus Core omawiałam w odcinku z Areną. Design jak najbardziej na plus, szczegółowość też na plus, dobór kolorystyczny, odpowiednie zaznaczenie szczegółów odpowiednimi kolorami, naprawdę to wszystko fajnie gra i pasuje po prostu do tego Bakugana. Zdecydowanie czuć, że to jest właśnie ta domena, którą Phaedrus powinna mieć. Nie mogę się doczekać, kiedy trafi w moje ręce jej wersja Diamond, która jest dostępna w 3-paku z Diamond Webabem Ultra. Niestety jednak na chwilę obecną nigdzie nie mogę znaleźć tego 3-paku, więc trudno mi powiedzieć, kiedy on się może pojawić. Na razie jednak pozostaje mi tylko cieszyć się tym, że mam po prostu wersję Darkusową, która po prostu jest urocza w swoim wyglądzie, jest urocza. No ale dobra, złóżmy jeszcze Phaedrus i potoczmy ją na rdzenie, żeby tradycji unboxingowej Bakuganu z Battle Planet stało się zadość. Więc tak, z tego co pamiętam, były tutaj najpierw te łapki, trzeba było je przekręcić, łeb, schowamy i ogon na końcu.
wszystko tutaj ładnie zamykał. Proste składanie, jak przystało na Bakugana wersji Core. Teraz jak na zewnątrz mogę przypatrzeć się temu Bakuganowi, no to co się rzuca w oczy, to matowa farba właśnie użyta tutaj na te szczegóły. No i cała powierzchnia plastiku jest nawet całkiem taka matowa. Te szczegóły, naprawdę prezentuje się to ciekawie. No ale dobra, mamy tutaj Fade Rules, odnajdźmy gdzieś strzałeczkę, bo gdzieś powinna tu być. O, proszę bardzo. Tu mamy strzałeczkę, czyli w tą stronę musimy potoczyć Bakugana, a przynajmniej jest to optymalny oczywiście kierunek toczenia Bakuganów. Natomiast ta strzałka pokazuje, jak po prostu twórcy zaplanowali sobie, jak powinniśmy toczyć Bakugana. No ale dobra, mniejsza o te szczegóły, potoczmy Bakugana na rdzenie i zobaczmy, jak prezentuje się transformacja Fade Rules. Mamy tutaj oczywiście dwa rdzenie, które idą z Fade Rules Core, natomiast na wszelki wypadek dołożę jeszcze kilka dodatkowych, żeby po prostu było łatwiej potoczyć nam tego Bakugana. Fade Rules na razie położę tutaj, a ja zajmę się rdzeniami. Okej, rdzenie są przygotowane, strzałeczka jest tutaj, więc zacznijmy. 3, 2, 1. I proszę bardzo, sprawnie udało się Fade Rules potoczyć. Zresztą przy Bakuganach Core nie ma takiego problemu właściwie, tak jak jest to w przypadku Bakuganów Ultra. Bakugany Ultra są dużo trudniejsze do prawidłowego wytoczenia, żeby wykonały ten swój flip cały. Natomiast w przypadku Bakuganów Core wszystko to odbywa się całkiem prosto, no i bezproblemowo właściwie, bo można toczyć Bakugany Core w jakikolwiek sposób byśmy chcieli. No i co tu dużo powiedzieć, no Fade Rules ładnie się prezentuje. Nadal uważam, że Fade Rules jest dość podobna, jeżeli chodzi o swoją budowę, do Fangzora. Oczywiście Fangzora wersji Core, ale moim zdaniem jest oczywiście zdecydowanie lepsza od Fangzora, jeżeli chodzi oczywiście o design. Fangzor Core jest takim, no nie jest jakiś super interesujący, jeżeli chodzi o swoją formę. No może na początku mi się taki wydawał, ale z czasem, kiedy poznaje się kolejne designy, kolejne postacie, to ta opinia na temat tych pierwszych Bakuganów trochę ulega zmianom. Jednak co by nie mówić, Fade Rules po prostu wygląda ładnie, mnie się podoba i cieszę się, że wreszcie mogłam dodać ją do swojej kolekcji. No ale dobra, tyle jeżeli chodzi o Fade Rules Core. Odłożę ją tutaj z powrotem na pole. Oczywiście zabiorę te dodatkowe rdzenia, które nie są tutaj potrzebne. O, tu postawię te, które szły z Fade Rules. No i samą Fade Rules postawię także przed jej kartą, żeby się tutaj ładnie prezentowało. No i cóż, generalnie to by było wszystko, o czym chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym Bakuganie. Piszcie, jak Wam się podoba Fade Rules Core, która wersja Fade Rules jest właściwie Waszą ulubioną spośród wszystkich atrybutów, które są dostępne. Moją zdecydowanie jest oczywiście wersja właśnie Darkusowa. Darkusowa wersja mi się bardzo podoba, jest fajnie zrobiona, sylwetka całego Bakugana, nawet już pomijając kwestie kolorystyki, też jest fajnie zaprojektowana. Podoba mi się, że przypomina tą swoją wersję z anime, bardziej na pewno niż wersja Ultra, niestety. No i mam nadzieję, że niedługo uda mi się zdobyć także wersję Diamond. Chociaż nie mam złudzeń, żeby to nastąpiło oczywiście szybko, ale mam nadzieję, że po prostu w końcu trafi ona w moje ręce. Tymczasem póki co cieszę się po prostu mając wersję Darkus i Virus. A jak Wam się podoba ta postać? Zarówno tutaj w tej wersji kulistej, zabakowej, jak i w anime. Lubicie ją? Nie lubicie? Chcielibyście dodać tego Bakugana do swojej kolekcji, czy raczej zamierzacie ominąć ją? Jak zwykle zachęcam do dzielenia się opiniami w komentarzach. Tymczasem na dziś to by było wszystko. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a także zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych tego typu filmach. Na razie jednak się żegnam, tak więc do zobaczenia.